dzisiaj przychodzę do Was z takim moim letnim niezbędnikiem, czyli pokażę Wam rzeczy, które według mnie są takie moje must have w ciągu lata i w ciągu wakacji. Głównie będą tutaj kosmetyki, pokażę Wam też kilka ubrań i jakby takie akcesoria i powiem Wam o dwóch moich ulubionych napojach w ciągu lata. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i żeby go nie przedłużać, więc zaczynam pokazywać. Pierwszą rzeczą są to okulary przeciwsłoneczne, wiadomo, nie muszę tu się rozgadywać dlaczego, w każdym razie powiem Wam taką ciekawostką, nie możesz odpowiedzieć, może nie. Ja średnio na sezon mam 3 pary okularów przeciwsłonecznych, bo ja ciągle niszczę bądź gubię. Te kupiłam pierwszy dzień po przylocie do Hiszpanii, dlatego że w pierwszy dzień jak tam byłam już złamałam moje okulary, które przywiozłam z Polski, które były kupione miesiąc przed wyjazdem, więc kolejne okulary. Mi jest bardzo ciężko dobrać okulary ogólnie do twarzy, więc nienawidzę właśnie tego, że ciągle łamią mi się czy coś takiego. No, więc kolejne okulary. I teraz w sumie najważniejsze, gdzieś jedziecie na wakacje, są to filtry. Filtry, filtry, filtry. To jest najważniejsze po prostu. Ja tu mam akurat 4 Wam do pokazania. Jedno do twarzy, 2 takie zwykłe do ciała i jedno do włosów. Ja po prostu bez filtrów się nie ruszam. Obojętnie gdzie, czy idę nad morze, czy idę na basen odkryty, czy nad jezioro nawet ze znajomymi. Obojętnie, po prostu wszędzie ze mną chodzą filtry. Tutaj mam filtr do twarzy. Jest to z Daxan 30. I jest to typowo przeznaczone do twarzy. Tak. I jest on wodoodporny podobno. Tutaj mam 2 do ciała. Mam 20 z Ziai Sopot Sun. Wodoodporna. Ja zawsze kupuję wodoodporne, chociaż one chyba i tak nie są wodoodporne, ale wiecie, zawsze lepiej mieć. I mam 15 z Daxa z masłem kakaowym i olejkiem arganowym. Też podobno jest wodoodpornym. Ja zawsze smaruję się filtrami, obojętnie czy jestem kolejny dzień na przykład nad morzem, czy pierwszy. Zawsze w pierwszy to już w ogóle szaleję, bo co chwilę się smaruję. Nawet jak wyjdę z wody, znaczy przed wejściem do wody, po wyjściu z wody, tak non stop. Ja się strasznie boję właśnie, że się spalę, czy będzie mi skóra później schodzić. I ja też jestem osobą, która nie za bardzo przepada się opalać. Dlatego ja i tak zawsze szukam cienia. Znajomi na słońce i ja do cienia. Tak jest zawsze właściwie, więc mało tego, że wysokie filtry, to i tak szukam cienia. I jeszcze jeden taki filtr, tym razem do włosów. Jest to taki spray ochronny do włosów, zawsze przeważnie, bo często o tym zapominam, przeważnie jak wychodzę właśnie na słońce, na przykład nad morzem czy coś, bo w mieście to raczej nie. Ale właśnie nad morzem jak jestem, to staram się psikać włosy takim sprayem, dlatego że on też chroni włosy właśnie przed słońcem. A jak wiecie, jestem zwolenniczką właśnie takich filtrów czy coś, to nawet włosy chronię. Jak już jestem przy włosach, to zostanę przy tych włosach i ten produkt też pokazywałam Wam w zeszłym roku, jak robiłam ten filmik. I jest to odżywka z garniera Ultra Du, olejek awokado i masło karite. Jest to moja ulubiona odżywka do włosów, jest ona z garniera. Ona kosztuje zaledwie 8-9 zł, a naprawdę bardzo, bardzo fajnie dyscyplinuje włosy, nawilża. Dlatego też często po słońcu, bądź nawet po prostu w ciągu roku chcę włosy nawilżyć, żeby nie były zbytnio suszone, zwłaszcza, że ja też prostuję włosy. To taką odżywkę Wam bardzo polecam, bo ona naprawdę dobrze nawilża te włosy i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Dzień dobry! Teraz przejdę do ciała bardziej. I tutaj pierwsza rzecz, która ze mną zawsze jeździ nad morze, jest to pantenol w sprayu. I zawsze pantenol też z nami jeździ, bo tak jak już wspomniałam, prędzej boję się spalenia czy coś takiego. I wtedy, jeżeli coś takiego by nastąpiło, to zawsze pantenol jest z nami, żeby w razie czego szybko się obłożyć. Teraz Wam powiem o dwóch produktach z Ziajki właśnie. Pierwszy jest to, balsam o zapachu masła kakaowego. Właśnie bardzo lubię ten balsam, dlatego że fajnie pachnie, ale jednocześnie też bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilża skórę. Ale ten balsam jest naprawdę rewelacyjny, dlatego że bardzo dobrze nawilża nam tą skórę. A jednocześnie genialnie pachnie i też nie jest drogi, bo jego koszt to zaledwie około 12 zł. I jeszcze jeden produkt z Ziai jest to naturalny krem oliwkowy do cery sojowej normalnej. Ja go z reguły nie używam do twarzy, ale właśnie zawsze ze mną też jeździ nad morze. Jak już bym się opaliła na twarzy i wtedy mam takie czerwone policzki, a tego bardzo nie lubię, to wtedy na noc sobie właśnie kładę taki krem i on regeneruje mi tą skórę raz, dwa i następny dzień rano już nie mam czerwonych policzków i właśnie jak moja koleżanka na obozie też sobie teraz paliła tą twarz, to jej pożyczyłam i też chyba była z niego zadowolona, więc Wam również go polecam. Kolejny to jest zapach.
Perfumów staram się nie używać w lato, dlatego że one są dość ciężkie, ale za to używam właśnie migiełki do ciała i moją ulubioną właściwie to jest ta z H&M-u, bo o zapachu wanilii. Wzięłam ją też na obóz i właśnie dziewczyny jak się do niej dorwały, po prostu non stop mi się nie psikały. Wyjeżdżałam, miałam około tyle, a teraz mam tyle. Naprawdę, dziewczynom się bardzo spodobała, no i mi też się bardzo podoba ten zapach, dlatego że jest taki świeży, delikatny, a koszt tej migiełki to zaledwie 10 zł tylko. Dlatego nie wiem właśnie, czy jeszcze jest w H&M-ie, bo ostatnio sprawdzałam właśnie koleżance i nie widziałam. Możecie dać znać właśnie, czy wy gdzieś widzieliście. Ale migiełka jest naprawdę godna polecenia, niedroga, pięknie pachnie, dość długo się utrzymuje, zwłaszcza na ubraniach, więc ją mogę polecić. Kolejny mój zdecydowany ulubieniec w ciągu lata jest to woda termalna. O tym już wam chyba nieraz mówiłam i na innych kanałach na pewno też słyszeliście o tym. Ja akurat mam wodę termalną z Vichy, taką malutką, 50 ml. I właśnie woda termalna też zawsze ze mną jest na jakichś wyjazdach czy nawet w mieście. Dlatego, że bardzo fajnie się z nią ochłodzić w ciągu upalnych dni. Kolejna też taka miniaturka jest to suchy szampon z Batiste. Ja akurat na wyjazdy zawsze biorę takie miniaturki, obojętnie czy jadę gdzieś nad morze, czy na przykład do Warszawy jadę na kilka dni. Zawsze taki mały, suchy szampon ze mną jedzie, dlatego że czasem chcę po prostu sobie odświeżyć te włosy. Taki suchy szampon sprawdza się idealnie. Dlatego na wyjazdy zawsze biorę ze sobą. Akurat tym razem mam o tym zapachu tropikalnym, bo w zeszłym roku wam pokazywałam tą miniaturkę o tym oryginalnym zapachu, ale on straszny ma ten zapach. I jeszcze żel antybakteryjny. Ja akurat mam z Bath & Body Works o zapachu jakichś tropikalnych tutaj owoców. W każdym razie pachnie pięknie, tak odświeżająco. Nawet przez cały rok właśnie żel antybakteryjny jest u mnie w torebce. I właśnie fajnie, bo na przykład jak są upalne dni i macie takie nieświeże ręce, to wtedy taki żel antybakteryjny sprawdza się idealnie. Dlatego jak najbardziej to jest rzecz też godna polecenia. Tak jak wspomniałam, mam z Bath & Body Works, ale dużo takich innych żeli jest na przykład w Rossmanie, w Superfarmie. Ja akurat najbardziej kocham to z Bath & Body Works, one tak pięknie pachną, ale inne też są fajne. I teraz dwie rzeczy z kolorówki. Pierwsza jest to maskara z Maybelline The Rocket Volume. Ja miałam tą zwykłą wersję, tym razem zakupiłam sobie też tą wodoodporną właśnie nad morze specjalnie, bo chciałam ją przetestować, czy faktycznie ta maskara będzie wodoodporna. I szczerze mogę ją wam polecić, dlatego że maluję rzęsy właściwie tak samo ładnie jak ta zwykła The Rocket. Natomiast faktycznie jest wodoodporna. Jak fala na przykład przyszła, to całą twarz miałam mokrą, ale rzęsy nie spłynęły, więc maskara z rzęs nie spłynęła, więc naprawdę jest godna polecenia. Koszty to jest około 25 zł z tego co pamiętam, ale często też można ją dostać na promocji w Rossmanie, dlatego jak najbardziej, jeżeli szukacie jakiejś maskary wodoodpornej teraz na to, to zdecydowanie mogę wam polecić i również wiem, że pojawi się u mnie w ulubieńcach. Jeszcze chcę wam powiedzieć o dwóch pudrach. Podkładów nie używam na tym, ale od pudrów odejść nie mogę. Ja strasznie się świecę, jak pewnie już wiecie. I mi są potrzebne pudry, które bardzo dobrze matują. Ostatnim moim ulubieńcem był ten z Essence All About Matte. Właśnie teraz nie mieli go w Rossmanie ani Superfarmie. I pani poleciła mi taki z Viperem. I właśnie ten puder jest genialny, bardzo dobrze matuje. W sumie te dwa pudry mogę wam zdecydowanie polecić na lato, dlatego że świetnie matują, a jeżeli ktoś ma taki problem jak ja ze świeceniem się na twarzy, to zdecydowanie się sprawdzą. Jeszcze takim jednym akcesorium, o którym chcę wam powiedzieć, jest to powerbank. Jest to po prostu rzecz genialna, dlatego że ta przenośna bateria już nie raz mnie uratowała w czasie podróży czy nawet w mieście. Bo tak jak ja ciągle siedzę na przykład na internecie, ciągle Snapchat, Instagram, Facebook i tak dalej, żeby być z wami w kontakcie, bardzo szybko mi się wyładuje, dlatego taka bateria przenośna jest to jak najbardziej genialna rzecz. I ostatni dział, o którym chcę wam powiedzieć w tym filmiku, są to ubrania. Więc moimi takimi dwoma ulubieńcami w ciągu lata są to shorty z wysokim stanem i bluzki takie krótsze, jakieś typowo crop topy, niekoniecznie jakieś crop topy, ale takie krótsze, luźne, cienkie bluzeczki. Więc shorty z wysokim stanem najbardziej lubię kupować w Bershce, na przykład tak jak te mam marmurkowe, albo w Kolumbie. Teraz mam na sobie takie czarne, więc wam nie pokażę, ale mogliście je zobaczyć w pakowaniu, albo też w lookbook były. Tak, więc shorty z wysokim stanem jak najbardziej. I krótkie bluzki. Jedną mam właśnie na sobie i jeszcze dwie takie. I jeszcze dwie
podobne, tylko że inny kolor. I to są takie fajne, cieniutkie bluzki z firmy Shana. Akurat je kupiłam podczas pobytu w Hiszpanii. Właśnie takie fajne bluzeczki letnie, przewiewne, jak najbardziej na lato są idealne. Albo na przykład też bardzo lubię taką lekką, przewiewną bluzeczkę z Pull&Bear na takich ramionczkach. Też bardzo fajna. Ostatnio właśnie też kupiłam taką krótką, taki crop top właściwie już w Bershce za jedyne 16 zł. Naprawdę, 16 zł ta bluzka kosztowała. A jest śliczna i właśnie wczoraj miałam ubraną. I jest też bardzo wygodna, więc na lato jak najbardziej. I właśnie tą bluzkę też bardzo lubię, dlatego że jest też krótka, do shortu z wysokim stanem wygląda też bardzo fajnie. Jak wygląda na mnie, mogliście zobaczyć w lookbooku letnim, tak, kilka filmików przed. Więc też bardzo ją lubię. To z ubrań byłoby wszystko właściwie, tak jak mówię, właśnie shorty z wysokim stanem i takie krótsze, przewiewne koszulki, to są moje dwa ulubieńce na lato. I moje dwa ulubione napoje, które non-stop piję też podczas lata, to jest pierwszy, to jest Crusher, chociaż ja go piję przez cały rok właściwie, i mojito. Po prostu mojito kocham, kocham ten napój, ta moja jest taka orzeźwiająca. Tak więc to właściwie było już wszystko, mam nadzieję, że film się spodobał i mam nadzieję, że miło spędzacie wakacje. No i co? I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie wszystkie social media, czyli Snapchat, Ask, Facebook, Fanpage i tak dalej. Więc do zobaczenia w kolejnym filmiku i pa, pa!